Co jakiś czas słyszymy o nowych przeciekach dotyczących zniknięcia funduszu operacyjnego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Skądinąd zabawne, że służba, która odpowiada za bezpieczeństwo finansowe państwa, właśnie za system antykorupcyjny, za najpoważniejsze nadużycia, tolerowała u siebie prawdopodobnie kilku co najmniej złodziei, którzy po prostu ją okradali, wynosząc fundusz operacyjny, podobno nawet w reklamówkach. Kasjerka opiekująca się tym funduszem operacyjnym podobno wynosiła całe reklamówki pieniędzy, tak duże części tego funduszu wynosiła. Co to w ogóle jest ten fundusz operacyjny? No, fundusz operacyjny służy temu, żeby po pierwsze opłacać osobowe źródła informacji, czyli dosłownie mówiąc agentów, którym się płaci za to, że dostarczają informacje. Po drugie jest po to, żeby finansować tajne operacje, czyli nie wiem, wynajem samochodów, wynajem mieszkania, wynajem różnych miejsc, które są niezbędne do tego, żeby przeprowadzić operacje i żeby zalegalizować funkcjonariusza działającego na przykład pod przykryciem, to znaczy udającego kogoś innego, tak jak agent Tomek udawał biznesmena, który robił interesy z Austriakami. No tak się właśnie tworzy taką fałszywą tożsamość i tak się buduje operację specjalną. No i trzeci cel to jest zakup sprzętu techniki operacyjnej, no takiego sprzętu, którego się nie da kupić, powiedziałbym, w sklepie legalnie, tak? Trzeba zrobić jakąś skomplikowaną procedurę, żeby ten sprzęt kupić, a żeby ktoś ten sprzęt sprzedaje, nie miał pewności, nie wiedział, komu się to i po co sprzedaje. Więc po to się tworzy fundusz operacyjny. No bo mogłoby się wydawać, że to jest bardzo proste, tak? Że oficer w jakiejś służby zgłasza, że idzie na spotkanie z informatorem, wręcza mu te pieniądze, albo nie wręcza, tylko kradnie, przynosi jakiś raport, pieniądze zostają w kieszeni, informator był albo nie był, w każdym razie pieniądze można wynieść. No ja bym powiedział, że już dawno to jest niemożliwe. Znaczy wszystkie służby przyzwyczajone jednak do tego, że co jakiś czas fundusz operacyjny znika, że właśnie jakby brak pewnych formalizmów w jego rozliczaniu powoduje, że co jakiś czas jacyś oficerowie decydują się na to, żeby się na to pokusić i wynoszą w kieszeni ten fundusz operacyjny, no ale wszędzie też zaczęły się stosować procedury. To znaczy, to nie jest taki wielki problem, żeby zweryfikować, czy jeżeli oficer wydał ileś tysięcy złotych na informacje od informatora, to żeby sprawdzić, czy te informacje są rzeczywiście wartościowe, a nie tak, że on sobie to przeczytał w gazecie, wziął forsę, a dopisał, że to jest wynagrodzenie dla informatora. Więc są procedury kontrolne. Także jeżeli się kupuje jakiś sprzęt, jeżeli jest jakiś poważniejszy zakup, wynajęcie jakiegoś obiektu, to również da się to rozliczyć i nie jest to niemożliwe, żeby taki fundusz, że tak powiem, znikał i nikt nie wiedział, co się z nim stało. No jeszcze warto pamiętać, że te procedury też są takie, że co jakiś czas warto sprawdzić stan kasy i zobaczyć, jakie są wystawione rachunki na ten fundusz operacyjny, bo co prawda to nie są rachunki takie jak z kasy fiskalnej, ale jednak oficerowie potwierdzają odbiór funduszu, podpisują, kiedy zdają to, co im zostało, bo nie wszystko musieli przecież wykorzystać i to się weryfikuje z kasą, więc jeżeli z kasy jakiegoś funduszu zginęło nawet kilkanaście milionów złotych, bo na początku się mówiło o tam 500 tysiącach, później o 1,5 miliona, potem się zrobiło z tego 15 milionów, no ostatnio media mówią, że tam policzono, że tego było około 10 milionów i że właśnie pani kasjerka wynosiła to w reklamówkach. No, da się to zrobić. No, pamiętam wielką aferę w Polsce, kiedy w jednej ze służb się okazało, że w kasie pancernej, w której właśnie przechowywany był ten fundusz operacyjny, jak otworzono tą kasę właśnie do celów kontroli, to okazało się, że tam są całe pliki 100-dolarówek, tylko że dowcip polega na tym, że w pliku była z wierzchu 100-dolarówka, pod spodem to 100-dolarówka, a w środku pocięte gazety. Więc jakby tego rodzaju doświadczenie, no, wyciąga się z tego konsekwencje. Więc jeżeli w służbie tolerowano taką sytuację, kiedy już znane były te doświadczenia, kiedy już było wiadomo, jakimi procedurami można ich zapobiec, no to trzeba powiedzieć, że to jest absolutny skandal. To świadczy o tym, że kierownictwo w ogóle sobie nie zdaje sprawy, jakie procedury powinno wprowadzać, że zatrudnia nieuczciwych ludzi, którzy nie są właściwie sprawdzeni, toleruje to, że oni się w tej służbie demoralizują. Specyficzny fundusz, rzeczywiście, czasami go trzeba lokować w różnych dziwnych miejscach, bo tu, prawda, trzeba go, dobrze, żeby nie wiadomo, że ktoś go tego. No nic, w każdym bądź razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę.